Cześć, dzisiaj przychodzę z dwiema propozycjami na zdrowe śniadania w wersji wegańskiej. Pierwsza propozycja to racuchy. Rozpoczęłam od pokrojenia jabłka w kostkę. Później dodałam mąkę, odżywkę białkową, szczyptę soli, proszek do pieczenia, a w międzyczasie przygotowywałam zaczyn, do którego potrzebowałam opakowanie drożdży suchych, do tego mleko roślinne i łyżeczkę cukru. Zostawiłam w ciepłym miejscu. Do suchych składników dodałam jeszcze cynamon, erytrytol, później połączyłam zaczyn z resztą ciasta, wymieszałam, dodałam jabłko i usmażyłam na patelni. Racuchy są bardzo proste w wykonaniu, a smakują wyśmienicie, dlatego bardzo polecam spróbować. Oto efekt końcowy, dodałam własnoręcznie zrobioną nutellę z daktyli. Drugi przepis to pankejki jogurtowe. Najpierw dałam mąkę. Później dodałam trochę mąki pełnoziarnistej. Następnie proszek do pieczenia. Składniki wymieszałam ze sobą. Aby podkręcić słodki smak, dodałam odrobinę soli, do tego jogurt sojowy. I połowę banana. Całość zalałam napojem sojowym, fortyfikowanym wapniem i dodałam do tego odrobinę kropelek o smaku sernikowym, aby podkręcić serowy posmak pancake'ów. Następnie całość zblendowałam i smażyłam na patelni. Efekt końcowy udekorowałam malinami i ulubionymi dodatkami.